Hej, 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 siam wszystkim, tu Kamruz, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w The Binding of Isaac Afterbirth. Moi drodzy, dzisiaj zagramy sobie normalną grę Isaaciem, bo zobaczcie, ile achievementów nie mamy zrobionych. Curse of the Blind, oj, come on, nie chcę takiego curse na start, paszowo. Niech będzie to. Znaczy, w sumie nie chcę mieć żadnej klątwy. Może być Burning Basement. Nie chcę mieć żadnej klątwy, chcę mieć bardzo przyjemną i wesołą grę. Takie jest moje postanowienie. Jak już zaczynamy, to zaczynajmy tak, żeby było fajnie. Dobra. Tak czy siak, gramy Isaaciem, mamy kosteczkę, jest super dobrze. Bo właściwie Isaac, poza Azazelem, jest tak naprawdę najsilniejszą postacią w tej grze. Możliwość rolowania itemów jest chora. Jakby nie patrzeć. A ja z chęcią z niej skorzystam. Jej. Ciekawe, co nam podejdzie. Kiedy ja ostatnio grałem w ogóle Isaaciem? Ale tak, w sensie grałem Isaaciem... Au, dzięki. Grałem Isaaciem bez Seeda, nie? Aż się odzwyczaiłem tej możliwości tego, że mogą nam podejść złe itemy. To jest przerażające po części. Ale dobra, dobra, może być. Monstro jest easy na początek. Nie ma najmniejszej sprawy, tylko żeby skakał jak najmniej, bo ten skok jest bardzo irytujący. Oj, oberwałem, okej. Okay. Chyba nie za bardzo się skupiłem na unikach w takim przypadku. Bo ten damage był taki, no, że tak to ujmę, trochę słabym placem. Można powiedzieć, że... O mój Boże, dwa razy oberwać na monstro, to już jest wstyd. To już jest wstyd. Co prawda nie latam cały czas w kółko jak powinienem, bo właśnie w taki sposób. Bo mi się nie chce, ale chyba powinienem zacząć, bo jeszcze umrę. A na monstro umrzeć to byłby wstyd. Oj, byłby. Coś fajnego poproszę? Come on. Pójdę najpierw do treasure roomu, bo w treasure roomie mogą być gorsze itemy. Zdecydowanie gorsze. Ale to nie jest dobre. Znaczy, ten hajs może być niezły, ale... Ale śmiem wątpić. Opa. Dobra, mamy serduszko. Rolo. W obu przypadkach jest to chujowe. I don't care. Nie biorę tego. Że zdobyłem dwa razy serduszko. Smutno mi troszkę, że nie będę mieć opcji rolowania teraz w treasure roomie. Podjąłem ryzyko. Nie było opłacalne. Auć. Nie. No ale cóż. Ale cóż. Mówi się trudno. Co tu mamy? Pilsy. Come on! Chujowo! Trudno. Nic na to nie poradzimy. Jest słabo. Nie chce mi się rozwalać tych ognisk. No cóż, nie pójdziemy nawet tutaj. Do sklepiku, żeby ewentualnie kupić sobie baterię. Bo nie mamy klucza! Bierzemy to i jazda. Żadnej specjalnej monety. No start nie jest dobry, zdecydowanie nie jest dobry. Ale mam chociaż Black Hearty, to jest bardzo dobre, bo będziemy mieli kolejny Devil Room. O, cześć. Szkoda, że nie mogę cię otworzyć. Tak czy siak, będziemy mieli kolejny Devil Room, przynajmniej dwa itemy, których nie będziemy wykorzystywali, wypadły z puli. No argument z wypadnięciem z puli jest tak chujowy. Ale. To zawsze jakiś argument, nie? To jest zawsze jakiś pozytyw. Jakby nie patrzeć, to zawsze jest jakiś pozytyw. Tak czy siak, mamy trochę pieniędzy, więc w sklepiku może być akurat coś, co będzie zajebiste i ten item z bossu, od bossa nie będzie złym itemem. W takim przypadku. Wejdę na pewno tutaj. Zrobię tak. To mi się zwróci. Jak będę mieć jakieś serduszka, to będzie ok. Będziemy mieli więcej pieniędzy. Tak zrobimy. Dobra. Dużo pieniędzy, ale nie mam klucza, a klucz jest bardzo ważny, więc jeszcze tutaj nie wejdziemy. Aż kusi, ale pierw kluczyk. Po pierwsze trzeba do treasure roomu dojść, a następnie do sklepiku. I oba te rzeczy... Te pomieszczenia potrzebują klucza. Ale najpierw pójdziemy do bossa, ponieważ teraz będziemy mieli Devil Room i mamy aktualnie kosteczkę. Na to, co chcemy zrobić. I to jest super pod tym względem.
Tylko żeby nie umrzeć na bossie. To jest najważniejsze i nie potracić soul heartów. Przynajmniej połowa soul heartu musi zostać, w razie gdybym miał deal z szatanem, które by zabrały wszystkie życia nasze. Żeby przeżyć te deale. Co nie, bang. O! Oh! No to tutaj będzie prościej. Zdecydowanie. Co to? Emperor? Przyda się w przyszłości. Rozwalmy Larego, easy. Czy te kamyczki troszkę utrudniają? Ale poza tym to easy. Wow. Easy, co nie wejdziesz na mnie? Co nie? O, ja wlazłem na ciebie. Niezbyt fajnie. W sumie nie powinien, powinienem najpierw pójść do maszyny do dotacji. Nie do dotacji, tylko do blad maszyny. Bo teraz jeżeli wezmę deal z szatanem, to do jasnej cholery, o mój Boże. O, nie leciał na mnie, super. To potracę... potencjalne pieniądze! Misplay, duży misplay. Oh. Daj mi to. O, potraciłem te pieniądze. Znaczy ja wszystko to wezmę, bo to jest zajebiste. Dwa razy item gapiego, biorę w ciemno. Ale misplay z mojej strony, niestety. To mnie boli. Smutam. Hopa, yes. Z chęcią przyjmę. Latanie Ghost Tears, czemu by nie? Biorę. Dobra, tak czy siak. Teraz szukamy treasure roomu. I przede wszystkim kluczy. Kurde, tyle życia hajsu potracić. Niedobrze. Bardzo niedobrze w tym przypadku. Bardzo niedobrze. Bang. Bardzo dobrze. Ale dobra, będziemy mogli podlecieć i wziąć dużo hajsu i tak z pomieszczeń, gdzie będą te. Gdzie są te skrzynki? Tam było dużo pieniędzy. Tylko problem jest taki, że kuźwa mać, nie mamy żadnego klucza. A ja potrzebuję klucza. A my chyba zwiedziliśmy już wszystko. I to jest problem. Jakby nie patrzeć. Luck up, to mnie akurat cieszy. Weźmiemy to. Ogólnie teraz musimy ogarnąć, gdzie mogą być sekrety. Sekret tam nie może być. Tutaj nie może być. Tutaj też nie może być. Może być tutaj. Dokładnie. Jest! Oh yeah, baby, oh yeah, give me that shit, aha, oh yeah, I like it. Dobrze, złoty klucz, to jest tak kurewsko dobre w tej sytuacji, mamy tyle rzeczy, które możemy otworzyć za pomocą tego klucza. Oh yes, luck up? Definitywnie luck up. Oh yeah, i jeszcze damage up z bossa. Super! Super zajebiście, wejdziemy teraz do sklepiku, wejdziemy wszędzie! Wszędzie, powiadam wam! Wszędzie! Dobrze, jest bardzo dobrze. Jestem super szczęśliwy z tej okazji. Pójdziemy najpierw do sklepiku, myślę. Potem do treasure roomu. A potem nie wiem gdzie. Na skrzynek. W takiej kolejności, to będzie najsensowniejsza kolejność. Dobra, tak czy siak. Uwaga, nie oberwać, okej. Pójdziemy do sklepiku, ponieważ może być jakiś, nie wiem, Mormor Option, czy jakieś inne gówno. Wezmę to. Zdecydowanie wezmę. Dobra, nie kupujemy podwójnych bomb, bo po cholerę. Będą lepsze itemy w sklepie, jestem tego pewien. Tak czy siak, że podwójne bomby mogłyby nie być złe, ale nie sądzę, żeby były wystarczająco dobre. How about Rololo? Nietykalność. Rololo. Nie. To jest slow za pomocą familiara. Nie, to jest atak po bokach, ale. O mój Boże, ja sobie robisz. Więcej lucky itemów. To już jest poison. To już jest opcja z zatruwaniem. To jest lepsze. To już jakaś forma obrażeń. To mi się dużo bardziej podoba. Zdecydowanie dużo bardziej. Pójdziemy teraz do skrzyneczek złotych i w sumie tyle. Tyle, dokąd możemy pójść. Trochę czasu na to poszło, ale myślę, że było warto. No, serduszka.
Lutrzyk, dobra. Zranimy się jeszcze raz. Tutaj. A, trochę mi szkoda, że... mogłem rolować. A, mogłem sobie rolnąć, a jebać to. Jebać to, jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze tak jak jest, mamy wszystko czego chcieliśmy. Mamy poison tirsy, które zadają dodatkowe obrażenia. Nie wiem czy te obrażenia się skalują. No jeszcze, zróbmy tak, usiądźmy tak. Nie wiem czy te obrażenia się skalują, ale nawet jeśli tak. Jeśli nie, jeśli tak. Jeśli nie, to szkoda, jeżeli tak to zajebiście. Wejdziemy tutaj sobie. Okej, okay. Nie wiem czy chcesz jeszcze raz z Emperora, chyba nie. Chyba nie. Zobaczymy zresztą co tutaj jest. Blankruna. Berkano. Kolejna Blankruna. Okej. Okay. The World. Aktualnie... Zostawię sobie The World. Podoba mi się The World. Za bardzo. Niech będzie. Rozwalimy tutaj. Sobie sekrecik. Oj, nie chciałem tobie dawać hajsu. Bardzo nie chciałem. Tak czy siak. Dobra, mamy ogólnie arenkę, która nie wymaga nam posiadania takiej ilości życia, jaką mamy, więc bez różnicy. Chodźmy wpierw... W sumie nie wiem, czy chcę do niej wejść. Nie wiem. Nie wiem. A, wejdźmy. Wejść możemy przecież. Wejść możemy jak najbardziej. Nic się nie stanie. A, dobra, otwórzmy. Nie wiem co to daje. Ale okej, okay, niech będzie. Nie wiem co to daje, ale weźmiemy. To jest zawsze trinket, nie? Więc niech będzie. Ups, 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 proszę mnie nie bić. Dziękuję. Tyle, 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 jeszcze wy. Dobra. Bić, zabić. Hoppa. No i zajebiście. Co to jest? Mysterious Paper. Wyjebane. Nie wiem co robimy oba te rzeczy, ale... Niech będzie. Wiecie co? Mam aktualnie pomysł. Mam aktualnie pomysł. Wypieprzę to. Tutaj. Użyjemy Emperora. Chcę to zrobić dlatego, że mam naładowaną kaskę, nie chcę marnować staków, a bardzo chętnie bym chciał rolnąć itemy w Devil Roomie, więc... Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, jak to mawiają. Oj! Poziom mojego unikania jest strasznie słaby w tym pojedynku. Come on! I czemu nie zatruwam go za każdym razem? Odporność jakaś na truciznę, czy co? Zostawię to na potem. Aż z drugiej strony... Nie! HP up może się jeszcze przydać, ok? HP up się jeszcze może przydać, zdecydowanie. Chociażby do przyszłych deali z szatanem, żeby nie tracić po 3 soul herty. A! Kostka może być przeznaczona dużo lepiej. Co to? Speed down, to dzięki. Choć z drugiej strony bym chyba naładował to na maksa. Do tego czasu. No ale dobra, trudno. Mówi się, trudno, żyje się dalej. Bang! Bang! Na, podranieni, pięknie. O mój Boże, jak ja gram jak gówno totalne. Co się tutaj odpierdziela? O mój... Już oddałem mu dwa klucze. To jest tragedia. To jest dosłownie tragedia. To jest nie do pomyślenia, jak ja lamię w tej grze. Co się tutaj dzieje? Serio. Straciłem dwa razy klucz. I Boże, ile życia potraciłem! Co się dzieje ze mną? Biorę to. I don't care. Obrażenia, wszystko. Przede wszystkim speed. O mój Boże! Czemu gram jak totalne gówno? Naprawdę kupiłem... Wiesz co, weź ten kluczyk. Daj mi coś. Zajadł mi 4 klucze i mi nic nie dał nawet! Nie wierzę! What the fuck? Nie do pomyślenia. Nie chcę tego. Wiem, że to klucze, ale nie chcę. Chcę coś innego. Chcę coś fajnego. Dajcie mi coś fajnego. Czemu nie mogę mieć fajnych rzeczy? Wiem czemu. Bo jestem głupi, lami, tracę życie. Fuck. Weźmy to.
Fuck! Jestem zły, jestem totalnie zły. Nie mam kluczy, nie mam czegoś. Dobra, jebać to. Lolo! No i mamy śrubkę i to mi się podoba. No dobra, przynajmniej mamy dużo lepszy DPS. Bo TS-y są znacznie zwiększone, to jest aktualnie bardzo dobre. Nie mogę to wejść. Nawet nie mogę użyć The Ward! The Wardo! Że zwiększenie laku by mi zwiększyło szansę na zatruwanie. A ten kluczyk by mi dał lak. Ale tirsy są lepsze. Nie oszukujmy się. Tirsy są lepsze, zdecydowanie. Więc jestem szczęśliwy z tej wymiany, że tak to ujmę. Bang, bang, bang. Debra. Halo jest jak najbardziej okej. Okay. Trzeba tutaj uważać bardzo. Żeby nie hehehe zgałganić. Dobra. Opa. Zatruwanie jest elo, jest strasznie elo. Znaczy to nie zadaje jakoś super dużo obrażeń, ale pomaga. Kluczyk, super, będzie do treasure roomu. Zdecydowanie mi się to przyda. Dobra. To zatruwanie nie zadaje za dużo obrażeń. O mój... Zostawię to bez komentarza! Like seriously. No wychyl się. Wychyl się i umrzyj. No, zatruwanie, okej, przydało się tym razem. No, bang, bang, bang. Nie! No, bang. Dziękuję, wezmę to. Wejdziemy tutaj. Aj, pekak. Biorę. Pretty fly, zajebiście. Znaczy, bardzo się cieszę za pekaka, z racji tego, że robimy to. Robimy to, chciałem powiedzieć. Jej. Bang, baby. Bang. Wyleczony, jej! No, już, rozwal to. Wybuchy tak słabo ranią. Niszczą tą kupę złotą, to jest tragedia. Ale tak czy siak, mamy wpis do obrażeń teraz. Au, dzięki. Mamy wpis do obrażeń, tak czy siak. Jest to troszkę niebezpieczne, bo wiadomo, możemy oberwać od tego ataku, ale jak najbardziej jest to dobre. Bo to zadaje wpis do obrażeń. A przede wszystkim możemy rozwalić grzybki. I to mi się podoba. To mi się podoba. Co to daje? Feromony. Ale naprawdę nic nie leci. Żaden grzyb. Speed down. Come on! Fuck you! Nie chcę aż takich chujowych itemów. Ej, czy my mamy podwójne zatruwanie w takim przypadku? Mamy zatruwanie z itemu, mamy zatruwanie z IPK-ku. Ciekawe jak to działa. Tak czy siak, bang, bang. Dobrze, że to się dobrze detonuje na twarzy przeciwnika. Bo celować tego w jakieś grzyby czy coś jest tragedią, ale... W innym przypadku jest to jak najbardziej okej. Okay. Bo hitboxy są lepsze. Tutaj nie wejdziemy, niestety. Bang, 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 bang. Widzicie? Jak pięknie tą muszkę trafiłem? Hitboxy przeciwników są dużo lepsze, jej. Hopa, hopa. I zrobimy jeszcze tak. A nóż wyleci, Magic Mushroom. A nóż, Janusz wyleci. Stop, nie podchodźcie do mnie. Wow, to było niebezpieczne. O, sio, tylko ja mogę używać pykaku. Jej. Co to jest? Blank Runa. Echwas. Słabe. Najgorsze jest to, że straciłem teraz życie. O mój Boże, to będzie złe. Bardzo złe. Udało się. Sklepik, tego potrzebowałem, do szczęścia. Zdecydowanie. Dajcie mi coś fajnego. To żadna z tych rzeczy nie jest fajna, zdecydowanie. Dobra, zróbmy tak. I przede wszystkim, znaczy mógłbym rolnąć te rzeczy i prawdopodobnie to zrobię, ale najpierw chciałem zobaczyć Debil Room. Debil Room, O, to był pieniążek, no okej. Okay. Dobra. Przepraszam bardzo. O, patrzcie jak osłonił pajączka przed śmiercią. Patrzcie, bohater. I ty bądź bohaterem. W swoim domu. Wejdziemy tutaj. Znaczy w sumie będę mieć darmowy The Item z Devil Room, jakby nie patrzeć. O mój Boże. Ale w sumie nie taka tragedia. How about nope. Dobra, rololo, yes! A to z chęcią przyjmę.
Wiecie co, życie sobie wezmę. Skoro będziemy mieli te debili roomy, czemu by nie? A więc tak, wezmę jeszcze tamtą. Nie przeraszuję, bo straszu roomu nie ma opcji. Weźmiemy sobie. Nie byliśmy w też roomie, jeżeli mi pamięć nie myli. Nie byliśmy. IPK był w też roomie. Czy IPK był w też roomie? IPK był w też roomie. Nie pamiętam, czy w tym, chyba w tym. Mniejsza od tej gdzieś była bateria, którą bardzo bym chciał wziąć. Z chęcią bym wziął. I rollo byliśmy. Okej, tu gdzieś była bateria. Ja chcę baterię, żeby mieć darmowy roll w sklepiku. Tylko gdzie to było? Czy to jest w ogóle sekret? Trochę dalej? Nie. A może tak? Nie wiem. Tym IPK-kiem ciężko się odkrywa sekrety. Tak czy siak. Użyłbym The World, gdyby nie to, że nie ma mapy. Znalazłem. Dobrze, zajebiście. Zajebiście. Teraz idziemy do sklepiku i stać nas na jeden item, który z chęcią kupię. Bardzo, bardzo chętnie kupię. Tylko pytanie, czy nam coś fajnego podejdzie. A w sumie mogłem spróbować znaleźć pomieszczenie. Tak dużo tutaj tego jest. Ciężko będzie, jebać. Chciałem znaleźć sekretne pomieszczenie z drabinką, ale... Bang! No nie. To nie jest dobre. Trudno. Zostawiamy sobie ten hajs. Może się przydać potem. W sumie... Mam pomysł jeszcze jeden. Mam jeszcze jeden pomysł. Opa! Oj, come on. Mam pewne devil roomy i to mi się nie podoba. Weźmiemy to. Z racji tego, że mam pewne devil roomy, nie chcę wziąć chaosu. Chaos. Tam mi właśnie mówiliście, że o, Kamrus, nie mówisz na to chaos, nie mówisz na to, nie wiem, jak to, jak w jakikolwiek sposób mówisz, mówisz na to chaos. Więc okej, mówię na to chaos. Coś tutaj wiersą, albo mi się zdaje. Jak mam zamknięte okno już to w ogóle? Ale, op, no tak nie sprawdzę. Więc nie chcę brać chaosu, jest zdecydowanie zabawny item, bo też roomy, bo sklepiki czy cokolwiek. Ale, judgment, masz. Daj mi coś fajnego. O, oh, to jest aktualnie całkiem fajne. Czy nie powinien tego brać de facto? O, już, to już jest lepiejsze. Jest dużo lepsze. Soul Heart się bardzo przyda w takiej sytuacji, jeżeli mam dostać maksymalne życie. Z chęcią przyjmę, więc... Gimme. Tutaj mam maksa życie. Czy tutaj będzie sekret? Nie ma. To akurat było dobrze wycelowane. IPK-kiem ciężko wycelować, ale! Opsa powiedziałem! Nie! Dziękuję! Bang! Gdzie mogą być sekrety? Może być w jeszcze jednym miejscu, w którym podejrzewam. O mój Boże, zgoganiem. Tutaj nie ma. Dobra, lecimy dalej. Opsa! Trzeba bardzo uważać na ten pieprzony atak. Pekak jest wredny, bardzo wredny. Ale mam pieniędzy, coraz więcej. Zaraz będziemy mogli kupić kolejną rzecz w sklepiku. Tak, przepraszam bardzo, będzie grid jakiś. Zawsze jest grid, kiedy chcemy kupić. Kiedy mamy ostatnią możliwość zakupu czegokolwiek, jest grid. To jest takie niepisane prawo. Te kolce są fajne, podobają mi się te kolce. Są naprawdę bardzo fajne. Tak czy siak, nie chcę bardzo dać kluczy, a tutaj może być sekret. Zróbmy tak. Nie ma. Okej, then. Wejdę jeszcze tutaj. Podaj, też może być. Zanim skoczy. A, nie udało się. A! Nie bij mnie, ty. Paszła mi won. Co to jest? Oho. Chariot. Zróbmy tak. Tak, do tyłu chodźmy, to. Nie ufam temu. Dobra, niech będzie. Niech będzie, zużyjemy te kluczyki. Co to było? O mój Boże, znowu odłączyłem sobie pada. To było... epek kosteczki naszej. A! Fuck! Ej, co jest?
Może w ten sposób zresetować. No niestety kabelek mi się pieprzy. Micro USB będę musiał zakupić. Tak czy siak. Hopa. Nie chcę zużywać jeszcze do Wardu, bo wiem, że potem się bardziej przyda. Ale przepraszam bardzo, proszę nie respić mi przeciwników. O, ale życie z przyjemnością. Z przyjemnością wezmę te życie. Z przyjemnością. Akurat bardzo potrzebuję go, tak się składa. Hopa, hopa, bang. Dziękuję, dobranoc. Okej, okay, Emperor, to dzięki. To bardzo mi się przyda. Gisz, mhm. Brzmi jak bisz, ho, ho, ho. Tak czy siak, będziemy mieli Devil Room, będziemy możliwe mieli Devil Deal i możemy wchodzić tam ile razy chcemy, ale mamy materyjki dostępne, więc to brzmi jak plan. To brzmi jak plan. Trutka z IPKK jest fajna, bo ona się skaluje na pewno. O mój Boże, to jest XL! Ale żal. Ej, to jest tragedia. Serio, to jest tragedia. Wezmę obrażenie. Ej, straciłem właśnie jeden Devil Deal! Przez pomieszczenie XL. Come on! To w sumie nie będę się pieprzyć, biorę to. O mój Boże, to jest... Tragedia z tym. O, Griduś. To może będzie przecena i będzie sklepik potem. Nieważne, to jest lepsze niż przecena. Może w sumie czy lepsze. Jest okej, okay, jak najbardziej. Więcej bomb. Boże, jakie to pomieszczenie jest duże. Gdybym wiedział, że to jest XR, to bym przeraszował do boss rushumu. Mhm. Bym się przeraszował. I byśmy go zrobili. A tak to... A tak to nie jest to, czego oczekiwałem od życia. No ale dobra, pozwiedzamy sobie. Opa. O mój Boże. O mój Boże. Oj, kom... On. Czy chce ciebie? Na ten moment nie chcę. To nie jest na tyle warte, by zostawić tak, jak jest. Wiecie co? Chyba raz mogę oberwać. Nawet nie mogę... Straćmy to życie. Trudno. Dobrze, że stracimy Eternal Health. Wezmę to, bo to jest jakiś damage up. W sumie strasznie mały. To nie powinno być dla mnie istotne, tak naprawdę. Tak w sumie nie powinno być to dla mnie istotne. Tak czy siak, szukamy Soul Heartów. Potem jak straciliśmy głupio wszystko, szukamy Soul Heartów. To jest bardzo kuszące, zróbmy tak, żeby się nie pieprzyć. Oj, żartujesz sobie chyba. Kpisz sobie. Z dwóch kamiennych skrzynek coś takiego? To jest jakiś żart. To jest dosłownie żart. Nigdy z tych skrzynek nie miałem tak słabego dropu. To jest żart. A to było zbyt ryzykowne, żeby ryzykować. Jej. Nie. Jak mam to zrobić? Tak? Tak? Czemu tam była zwykła kropla? To mnie dziwi troszkę. Czemu ta kropla nie była zielona cały czas? Zwykła kropla się pojawiła? Co? Niebieska? Czemu? Tak czy siak. Sklepik! To może być dobre. Podstało was! Ej, to może być przez ten... To może być przez ten trinket! Wypieprzam ten trinket. Ten trinket może, nie wiem, wypieprzać nam rzeczy. Dawać muchę. Ja nie chcę. Co jest?! On ruszył się brimstone'em?! Ja pier... Dole! No teraz już za późno, tracimy Eternal Health. A. Box of Spider, jej! Ale serio? O mój Boże. Dzięki. Świetny item, 10 na 10. Wyjebane! Wejdźmy tu. Broken Watch. Biorę. Zdecydowanie biorę. Bierę. A wezmę sobie to. The Stars. Nie. Niech będzie. Weźmiemy sobie to. Pójdziemy sobie jeszcze... Poszedłbym jeszcze do Curse Roomu. Myślę, że to nie jest zły pomysł. Zdecydowanie nie jest zły pomysł.
Bo no, naładujemy sobie tak czy siak kostkę Hopsa. Może znajdziemy coś ciekawego. Kuźwa, ile aż dobrych rzeczy mogę mieć z tych skrzynek. O mój Boże. Aktualnie ten trinket, który tam wyleciał, jest spoko, bo to bomby... Ansus? Mech. Two of Hearts? Mech. Bo to tam będzie rozbrajać bomby, troll bomby. Dobra. Łoho, ho, ho, ho. Serduszko, z chęcią przyjmę. Rozwalimy ciebie. Okej. Okay. Rozwalimy was. Dobrze. Jeszcze ciebie. Tyle. Dziękuję. Rolnimy rzeczy w sklepiku. Mamy możliwość... roli, mamy różnorakie bateryjki. Dobrą opcją jest rolnąć, bawić się tym. Lepsze klucze, w sumie, to czy... Jest mader, okej, okay, warto było. Ogólnie lepsze rzeczy ze skrzynek będą, więc może być. Pójdziemy jeszcze do super sekretu, no bo odkryliśmy to, czemu by nie. Nie! W sumie sprawdzę, co to daje. O mój Boże, znowu, dobra. Poker chip, zobaczmy, co to daje. Da nam 50% szans, że albo dostaniemy coś zajebistego z przeciwnika. Przepraszam bardzo. Albo dostaniemy coś zajebistego z przeciwnika, albo nic. Chyba chodziło o, nie wiem, o chesty. W takim przypadku nie chcę. Mimo, że mam dwa razy... Czemu ja mam samą głowę? What the fuck? Mimo, że mam miejsce na dwa trinkety. To nie chcę tego. Ej, czemu mam samą głowę? Co jest? Czemu mam samą głowę? Ja wiem, że latałem, bo... No, duszek, ale... Czemu mam to? A! Mamy możliwość rolnięcia jeszcze w poprzednim też roomie. Więc w sumie zróbmy to. Mamy dwie bateryjki. A nie będziemy mogli się cofnąć, a nie. To nie w tym? To w innym? Pojebałem się też rumy! Boże, ile latania, dobra. Tak czy siak. Tak czy siak. Ej, w sumie mam The Stars. Mam The Stars, co oznacza, że będę mógł wrócić się. I rol, jeżeli będzie... Inaczej, mamy The Stars, teleportuje nas to gdziekolwiek, albo do Devil Roomu, do Treasure Roomu, albo gdziekolwiek, mniejsza. Co oznacza, że pomimo, że mamy zablokowaną możliwość wyjścia, to będziemy mogli się cofnąć. Będziemy mogli się cofnąć i w razie gdybyśmy rolnęli Devil Room na jakieś słabe itemki, będziemy mogli się cofnąć, zdobyć jeszcze raz baterię i jeszcze raz rolnąć. To brzmi jak plan. Dodatkowo jest jeszcze opcja z kosteczką. Też jest opcja dostępna. To brzmi bardzo kusząco. Podoba mi się. Rozkminiłem to bardzo dobrze. My mamy zrobionego satana, to zróbmy sobie Polaroid. Ogólnie jak wygląda sytuacja? No rolować raczej niczego nie chcę. Już wyjebane w to. Weźmiemy to, weźmiemy to, jesteśmy gapim. I weźmiemy to. Hoppa. O, idealnie. Nie, zdecydowanie nie chcę brać tego itemu. Ten item, nie wiem jak to ująć, ale jest zdecydowanie chujowy. Pytanie, czy mamy jakiś pedestal w sklepiku? Bo jeżeli tak, to mógłbym kupić. Nie mamy niczego takiego, dobra. Więc pójdziemy teraz, weźmiemy baterię, weźmiemy kosteczkę. Mhm. Rolniemy kosteczką i pójdziemy, ewentualnie rolniemy jeszcze naszym spacebar itemem. Dobra, rozplanowane niesamowicie. Trochę nam ten stage zajął i to bardzo trochę. Ale co, nie powinienem to rozwalić. Może tutaj wlecieć pedestal. Hopa. Dobra, jebać to. Nie chcę mi się tracić czasu. Już tak potraciliśmy niesamowicie dużo. Więc niech się dzieje na nieba, lećmy jeszcze raz tam. Ogólnie sytuacja jest dobra. Mam dużo obrażeń, chociaż branie damage upów takich super mocnych mając APKK jest strasznie nieopłacalne, zauważyłem. Bo to tak naprawdę niewiele zmienia. To jest interesujące. Bo teraz pójdę do Curse Roomu, co nie? Dobra, jebać to. Mam możliwość kupienia baterii? Nie pamiętam.
Mógłbym jeszcze raz rolnąć. Mógłbym się podranić dla rolu, ale nie uważam, że to było wystarczająco dobre. Ale wezmę. Give back. No to co? A nie, było jeszcze opcja rolu. O mój Boże, nie zauważyłem jednej bateryjki. No dobra, latać przez to wszystko. Szczerze, nie chciałbym się. Dobrze, że to wziąłem. To nie jest aż tak opłacalne latanie. Czas, który poświęcamy na to, to tragedia. Zajrzymy sobie jeszcze oczywiście do tutaj. Opa! Hops. Coś ciekawego? A to może być ciekawe aktualnie. Bo już hajs nam się nie przyda. A z tego mogą wylecieć soherty bądź dobre trinkety. I wezmę to, szczerze. Niech będzie. Możemy dostać fajne rzeczy. Bardzo fajne. Nie dostaliśmy. A, ten zasięg IPKK. Dobra. Ech, to lecimy. Naładujemy sobie kosteczkę. Co to mamy w ogóle? Emperor. To akurat jest całkiem dobre. Na. Boli mnie, że nie mamy tego jednego Devil Roomu, ale z takiego Devil Roomu mam zajebiste rzeczy. Emperor teraz. Trzeba by tracić czas. Conquest. Jej. I te muchy, które lecą i zadają nam te obrażenia. Oh yes. Nie dzięki. Ale zobaczmy najpierw, co jest w Devil Roomie. The Pact. A jego z chęcią przyjmę. Leviathan. Oh yeah. The Box. Was is dust, two of diamonds. Wezmę to. I can see forever. Kuszące, ale nie chcę mi się zwiedzać tego wszystkiego. Dobra, two of diamonds zostawię. Nie wiem, po co mógłby nam się przydać, ale zostawmy sobie, czemu by nie. Lepiej mieć niż nie mieć chyba, nie? Tak? Nie wiem. Dobra, mniejsza. Już się bałem, że oberwałem. Ale jest okej. Życia, niepotrzebne. Życia, no, a po co to komu? A na co to komu? O, te muchy! Ale to będzie zajebisty burst! Teraz zabijemy wszystko na dystans, ale potem... Bang! Potem to będzie piękne! Coś ciekawego? Mógłbym mieć wyjebane. Ale nie ma opcji. Nie ma opcji, moi drodzy, nie możemy mieć wyjebane. Z bardzo prostego powodu. My idziemy do góry, a nie na dół. Więc nie możemy sobie pozwolić na to. Gdybym miał negatyw, to jeszcze, ale nie. W takim przypadku nie. Opa. Dobra, dawaj kluczyk. Chodźmy do dużego pomieszczenia. Duże pomieszczenia są fajne, bo pokazują drogę do mniejszych pomieszczeń. I tych mniejszych pomieszczeń jest kilka koło dużego pomieszczenia. Więc jest duża szansa, że mamy te pomieszczenia, które chcemy. Ale na ten moment nie. Dobra. Boże, jakie te kopy są duże. Jakie te muchy są piękne! Jakbym miał jeszcze powiększenie much, to by było spoko. Ile mamy w ogóle transformacji? Mamy Gapiego. Mamy matkę. Chore wyjebane, szczerze. O! Wezmę kluczyk. Kluczyk się przyda. It lives! It dies. Bang! I weźmiemy sobie to! I ogólnie to są słabe rzeczy. Rolne. Jak bardzo chcę wziąć nóż z takimi obrażeniami? Nie! Straciłem te obrażenia za ich PKK! O mój Boże! Aj, nie chcę brać tego familiara. Strata życia. Oh shit! O, straciłem IPKK. O. Znaczy, nóż jest zajebisty tak czy siak, nie? Nie jest mi smutno z tego powodu, że mam nóż. Ale po pierwsze, muchy. Nie mamy much. To mnie boli. Nie będziemy mieli generacji much. Nóż jest spoko, ale... Oj, miałem taką szczerą nadzieję, że te obrażenia zostaną z IPKK. Na nożu. O, dzięki za Steam Sale. Na pewno mi się przyda. Petro? Niech będzie, Petru, hehehe. Aktualnie sprawdźmy to, czy nie ma sekretu. Może źle postawiłem, może dobrze. Postawię jeszcze raz. Nigdzie nie ma wyjścia. Mech. Ale Petru się przyda, dodatkowa opcja rolu zawsze na propsie. Opa! Czy bolią mnie te muchy, bo te muchy były zajebiste. Babciu, to jest zajebiste.
Dobra, trudno. A, to może być jeszcze dobre. Ty mi możesz coś dać. Coś, co mogę rolować. Co mi dasz? Roll? Co to jest? Tym razem nie będę ruszać tak padem, żeby się znowu nie rozłączyło. Aris, to jest jeden chyba z najbardziej chujowych znaków zodiaków ever. Więc lecimy po baterie. Jak mamy, to korzystamy. Petro zostawiamy na ten, the chest. Zostawiłbym sobie tego IPK-ka, tak szczerze. Tak szczerze bym sobie zostawił. A, ogarnę jeszcze jedną rzecz. Kuźwa, jak jest... Jeszcze mam stawioną kamerę, albo ja się strasznie tak obniżyłem. O mój Boże, fuck you. Nie biorę niczego z tych. Mogę też nic przydatny. Bang, bang. Może wleci jeszcze bateria. Kto wie? Two of Hearts, dzięki. To bardzo mi się przyda, mam tylko czarne serce. I no niebieskie też, ale wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi. Czy ten nóż zatruba nas? Bo jest bardzo taki fajny zielony, ale... Czemu obrażenia z IPK-ka nie zostały? Jakie to byłoby silne? To byłoby tak kurewsko dobre. O mój Boże, jest mi smutno teraz. Czemu? Why you do this to me? Nie, to będzie zwykła bomba. Mamy trinket. Oh yeah. Oh yeah, baby. Oh yeah. Oh yeah. Aha. Oh yeah. Yeah. I dużo kluczy. Znaczy, nie mamy... Jak to się nazywa? Ogonu Gapiego. Więc nie mamy takiej dużej szansy na to, że się będą pojawiać skrzyneczki normalnie. Ale. Ale cholera wiem. Może trafimy w sekrecie jakimś na żytka klucznika. O! Jebnijmy tutaj. Życie się przyda. Definitywnie. Pytanie, czy chcę rolować jeszcze tamten jeden item. Chyba nie. Chyba mi się nie chce, wiecie? Za dużo latania. A jednak bym chciał nagrać parę odcinków z Isaaca. Czas to pieniądz, jak to mawiają. Gin. Czy mógłbym, no? Nie jestem taki... Ajajajajaj. No mógłbym, no skuszę się. No chcę mieć maksymalne wady. No jesteśmy dość szybcy. Niech będzie. A z drugiej strony to mi da też speed. To mógłbym ten item wziąć. Co nie? To nam daje speed, nie? A nie, to jest co innego. Weźmy tą muchę. Nie wiem, co to daje, ale... A, ta mucha porusza się z... No. Nasze... Podąża za nami. Co tak powiem. Rusza się tak, jak my się ruszaliśmy. Hopa. No. Bang. Daj mi życie, dawaj życie. Potrzebuję życia. Przede wszystkim potrzebuję życia. Dobrze. No to okej, okay. No to lecimy teraz do The Chest, otwieramy wszystkie skrzyneczki. Bardzo szkoda, że nie mam tego, Jery. Jera byłaby super. Ale... Nie będę narzekać, Czy Polaroid jest super dobry w sumie? Z zestawem itemów, które mamy. Jak teraz się na tym zastanowię. Okej. Okay. Wlazłem jeszcze do sekretów. Sekret może zawierać bardzo fajne rzeczy. Nie będę do tego ukrywać. Chciałbym to zrobił. Opa, sekret. Nie ma. Dobra, to zajrzymy jeszcze tutaj, żeby naładować kosteczkę i akurat ostatnie pomieszczenie, w którym mogliśmy to zrobić. Nie wiem, co się dzieje, ale muchy się generują. Daj mi bombę. Dzięki. Muchy się generują, nie wiem kompletnie czemu. Może ta muszka, jeżeli rani przeciwników, generuje nam muchy, au. Czemu tak szybko strzelasz? O nie! Mam przyspieszony czas przez zegarek! O ja pierdolę. Dobra, zróbmy tak. A to jest złe, to jest bardzo złe. Tak, ta mucha generuje muchy. Dobra, zabić. O mój Boże! Żal! Przyspieszony boss. Jest mała szansa, że będzie przyspieszony przeciwnik. I my ją mieliśmy. Oh shit. Dobra, tak się jak. Hopa. Wziąłbym to de facto. To jest dobre. Mamy życie. I odpychamy ten. To jest chujowe. Mamy więc 3 soul hearty i odpychamy pociski. To jest dobre. Petro. Stigma nam da obrażenia, ale...
Ale nie. To chyba nam da pojemnik na życie, a wtedy nie będziemy mieli polaroidu, którego bardzo bym chciał mieć. Więc nie. Więc zdecydowanie nie. Nein! Niszta! Nein, 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 nein! Nie chcemy! Uciekaj! Opa! Troszkę wredny przeciwnik do atakowania. No ale niech będzie. Opa! Przez tego dasze. Bardzo wredne dasze. O, monstro! Paszła won! Nie powinienem tak bardzo ładować w sumie tych pocisków. Tego noża. Bo krajki krótkie, dźgnięcie jest dużo silniejsze. Zobaczcie, ten nóż zadaje niesamowitą ilość tików w bardzo krótkim czasie, które zadają bardzo dużo obrażeń. Więc potęgą tego noża jest jak wystrzelenie go tak, nie żeby przebiło przeciwnika, tylko żeby było na nim. Tak stało na nim, wiecie no. Zatrzymało się. Czemu skrzyneczki nie lecą? To boli moje serduszko. Nie chcę kluczy, chcę skrzyneczki. Żeby mieć możliwość ładowania. Cirsy mi absolutnie nic nie dają. Niestety, niestety. Rozwalamy bombera. Ach, rozwalamy ciebie. O mój Boże. Daj mi lakap, proszę. Lakap chyba zwiększy szansę na ten. No i padnięcie skrzynek, dobra? Nóż, który leci tak jak chcemy. Mucha. Brimstone. Żadno z tych się nie przyda, bo nie będę ładować na tyle brimstone'a. Znaczy na tyle noża, żeby ten brimstone w ogóle wystrzelił. Co nie? Nie, rolniemy. To są dobre itemy, nie będę mówić, że nie. Szybko, 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 zabić, 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 zabić. Opa! Zgałganiłem. Dobra, tak czy siak. No nie! Umrzyj! To są bardzo bredni przeciwnicy! Stop! No nie! Nie oberwałem, nie oberwałem. Nienawidzę ich! To są bardzo bredni przeciwnicy. Już, umrzyj. Bardzo wredni przeciwnicy. Bardzo wredni przeciwnicy. Samoprowadzające noże też nie są jakieś super dobre. Nie oszukujmy się, au. Szlak. Hopa. Nic z tych rzeczy nie jest dobre. Come on. Come on. Bardzo się boję o swoje życie, bo nie wiem ile go mam. Biorę. Mogę mieć go bardzo dużo. To mi daje chyba 3 życia. Wiecie co, wezmę to. Potrzebuję przede wszystkim wytrzymałości teraz. Tirsy, nie, spowalnianie. To chyba tak nie działa. Działa to tak? Spowalnianie byłoby super dobre. Dobra, wezmę. I wezmę to. Nie wiem, czy to coś mi daje. Zmniejszy mi zasięg. Z czego się nawet cieszę. Bo będzie dużo łatwiej mi teraz wystrzelić nóż, tak by się zatrzymał na przeciwniku. I to aktualnie jest całkiem dobre. No, to jest dobre. To jest dużo lepsze. Zdecydowanie to jest dużo lepsze. O, jak miło. Mamy item. Co prawda chujowy, ale... Ale okej. Okay. I nie wiem, czy Tirsy ty też... Auć. Sana bitch. 2 razy, come on. Nie wiem, czy to zwiększa obrażenia nam przypadkiem. A, my przecież robimy tak, no tak, zapomniałem. Ale niech będzie. Dobra, straciliśmy soul herty już? Tak, straciliśmy. O, to już nie możemy nic rolować! Oh shit! Nie możemy już nic rolować. Damn, son! Sekrety potrzebujemy. Żydek! Żydek klucznik nie podszedł! Nie. Nie. Na cholerę mi tyle kluczy, jak nie ma Żydka. Bang! 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 No, ten zmniejszony zasięg. Pierwsza się cieszę chyba, że mam zmniejszony zasięg. Peruka matki, rolne. Mech. Peruka może nie byłaby taka zła, ale... Bang, bang, bang! Gimme, gimme.
Dobra, chyba wezmę tego Gołta, czy jak to się nazywa. Będzie tak, przynajmniej będzie fokusować przeciwników. Nie ma co zwiedzać, bo teraz pewnie więcej życia. Lecimy, mordujemy, zabijamy. Czy to jest znowu przyspieszona wersja, czy mi się zdaje? Nie, zdaje mi się tylko. Opa, opa. To się zgrabnie odbija. Dzięki czemu Blue Baby jest super easy. Tak, The Soul było dobrym wyborem. GG, zaliczony Blue Baby! Dużo oznak zrobionych, oczywiście nie achievementów, bo to zrobiliśmy wcześniej, ale tak czy siak, dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że się to wam podobało. To było na tyle, do zobaczenia, pa pa! Widzimy się w kolejnym odcinku, jej!